Dobrze, to prosiłbym już o zajmowanie miejsc, bo i tak już trochę zalegamy z czasem. Więc mój wykład dotyczy teorii cykli koniunkturalnych, czyli takiego tematu, który jest w zasadzie bezustannie aktualny i też bezustannie rozpala wyobraźnię nie tylko zawodowych ekonomistów, ale generalnie wszystkich pasjonatów ekonomii, czy osób, które w minimalnym choćby stopniu interesują się tym, co się na rynku dzieje, dlatego że w teorii cykli koniunkturalnych zawiera się pewna taka groźba czy wątpliwość permanentna, bo powiedzmy mamy do czynienia z jakimś okresem wzmożonej prosperity, gwałtownego bogacenia się, a tymczasem teoria cykli koniunkturalnych zawsze potrafi zasiać gdzieś z tyłu naszej głowy wątpliwość, czy ta prosperita, czy ten poziom wzmożonej zamożności, wzrostu gospodarczego jest prawdziwy, możliwy do długofalowego utrzymania, mający jakieś tak zwane organiczne podstawy, czy może jest to raczej zjawisko sztuczne, a tym samym tymczasowe, takie, które w pewnym momencie cały ten nasz wzrost gwałtowny i zwiększającą się zamożność wyzeruje albo wręcz sprowadzi do punktu niższego niż zero. Czyli wydaje mi się, że z tego względu ta teoria cykli koniunkturalnych permanentnie rozpala nasze namiętności i przyciąga naszą uwagę, dlatego że ma tą swoją funkcję ostrzegawczą. Więc bardzo ogólnie rzecz ujmując, cykl koniunkturalny można zdefiniować jako sekwencję następujących po sobie etapów. Najpierw wzmożonej aktywności gospodarczej, czyli nazywamy to okresem boomu, a potem jej gwałtownego spadku, czyli potem mamy do czynienia z okresem bustu. No i ja bym chciał pokrótce w tym swoim wystąpieniu omówić najważniejsze teorie cykli koniunkturalnych, chociaż też od razu przyznaję, że pewnie nie będę ich omawiał w równych proporcjach, jako że jesteśmy na szkole misesowskiej, to jednak tak zwanej austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego poświęcę najwięcej miejsca, ale mam nadzieję, że to nie sprawi, że te pozostałe istotne teorie cyklu koniunkturalnego będą odebrane jako traktowane po macoszemu. Czyli można znowu tak ogólnie, syntetycznie rzecz ujmując, powiedzieć, że niektóre teorie cyklu koniunkturalnego skupiają się w przeważającej mierze na tak zwanych czynnikach realnych, w odróżnieniu od czynników monetarnych, czyli ta tak zwana nowoklasyczna teoria cyklu koniunkturalnego, zwana też po prostu teorią realnego cyklu koniunkturalnego, to jest teoria oparta na założeniu, że pieniądz jest neutralny. Nie wiem, czy w innych wykładach się już pojawiała ta kwestia neutralności pieniądza. Nie ma tutaj czasu, żeby w to wchodzić, ale generalnie rzecz ujmując, jeśli ktoś zakłada, że pieniądz jest neutralny, no to on jest tylko jedynie takim welonem skrywającym realną gospodarkę i ktoś, kto uznaje, że pieniądz jest neutralny, to uznaje, że zmiany w podaży pieniądza powodują jedynie stosunkowo bezproblemowe dostosowania w strukturze cen nominalnych, natomiast te zmiany w podaży pieniądza nie wpływają na realne czynniki takie jak stopa inwestycji, poziom bezrobocia, realne PKB i tak dalej. I dlatego ta tak zwana teoria realnego cyklu koniunkturalnego uznaje, że tylko realne zjawiska są w stanie cykl koniunkturalny wywołać. Zjawiska takie jak, dajmy na to, klęska żywiołowa, czy konflikt zbrojny, czy wielka jakaś rewolucja technologiczna i tak dalej. Inne teorie cykli koniunkturalnych skupiają się głównie na czynnikach psychologicznych. Tutaj pewnie by należało wymienić przede wszystkim keynesistowską teorię, która zakłada, że rynkiem rządzą te mityczne już zwierzęce instynkty, czyli rozhulałe emocje, a to nadmiernie wybujałego optymizmu, a to paraliżującego strachu. Wtedy, kiedy dominuje optymizm, to wyceny na przykład spółek są zbyt wywindowane, dokonują się wtedy zbyt wiele nadmiernie spekulatywnych inwestycji i tak dalej, a w momencie, gdy ta bania nabrzmiałych emocji pęka, no to jedne emocje zastępują inne, tym już w tym momencie takie głęboko negatywne, paraliżujące, sprawiające, że rynek popada w stagnację i wtedy tym rycerzem na białym koniu ma być państwo, które tą lukę wydatkową wypełnia i tak dalej, tak z grubsza. Czyli te czynniki psychologiczne tutaj odgrywają główną rolę, to będąc
nieco złośliwym, ale też to jest chyba generalny zarzut, jaki możemy wobec tej teorii wysunąć, to jest to, że ona dosyć arbitralnie te psychologiczne profile poszczególnych segmentów rynku czy segmentów społeczeństwa opisuje, bo rzekomo inwestorzy, przedsiębiorcy, właściciele kapitału mają być podatni na te emocjonalne przereagowania, a przedstawiciele państwa, czyli ci, którzy nie są właścicielami, to rzekomo mają być jakoś emocjonalnie bardziej ustabilizowani, choć trudno powiedzieć, dlaczego tak miałoby być, gdyby się trzymać wyłącznie no, jakichś logicznych fundamentów tej teorii. No i z kolei jeszcze inne teorie cyklu koniunkturalnego skupiają się na czynnikach monetarnych. Nie tyle głównie na czynnikach monetarnych, ale podkreślają one, że czynniki monetarne no, nie są zupełnie pozbawione siły sprawczej, że zmiany na przykład w podaży pieniądza mogą jak najbardziej wpływać na czynniki realne, że na przykład manipulacje stopami procentowymi mogą wykoślawiać kapitałową strukturę produkcji, to tak głosi austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, albo no, często na tym poziomie realnym z uwagi na tak zwane koszty menu, lepkość cen i tak dalej, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z szybkim dostosowaniem się do tych zmian w relacji pieniężnej i wtedy też na poziomie jak najbardziej realnym rynek na tym cierpi. Tak? To z kolei teoria monetarystyczna cyklu koniunkturalnego mówi. Więc to jest taki bardzo ogólny zarys tych wszystkich teorii i teraz chciałbym się na poszczególnych tych teoriach skupić w nieco większym stopniu, czy nieco zejść pod powierzchnię tych zdawkowych opisów. Więc teoria realnego cyklu koniunkturalnego to jest teoria sugerująca, że cykliczne wahania koniunktury są powodowane, no jak już powiedziałem wcześniej, przede wszystkim tymi tak zwanymi czynnikami realnymi, czyli inaczej rzecz ujmując, szokami podażowymi tak zwanymi, rewolucjami technologicznymi, katastrofami naturalnymi, konfliktami zbrojnymi i tak dalej. Tak, zwłaszcza ten cykliczny charakter szoków podażowych można prześledzić na przykładzie tego pierwszego czynnika, rewolucji technologicznych. Na przykład wyobraźmy sobie, że wprowadzona zostaje jakaś rewolucyjna innowacja. No, dajmy na to, pojawiają się samochody. No to oczywiście przemysł samochodowy się wtedy rozwija. On generuje różne pozytywne efekty zewnętrzne, redukuje koszty logistyczne i tak dalej. Ale ci teoretycy realnego cyklu koniunkturalnego by powiedzieli, że jest druga strona medalu, negatywna, bo stan Greci, Forysie, dorożkarze, karetnicy wtedy są skazani na bezrobocie, ich biznesy gwałtownie obumierają, no i one też wtedy, to obumieranie tych biznesów też generuje jakieś negatywne efekty zewnętrzne, bo wtedy jakoś tam kaskadowo te biznesy, które obsługiwały tych stangretów, forysiów i tak dalej, mogą obumierać i tak dalej. Albo w momencie, gdy pojawia się telefon, no to oczywiście pozytywna rewolucja technologiczna, również zmniejszająca koszty komunikacyjne i tak dalej, ale z kolei przemysł telegrafowy wtedy zaczyna obumierać, więc po tym boomie związanym z pewną pozytywną innowacją pojawia się bust polegający na tym, że gospodarka się musi boleśnie oczyścić z tych przedsięwzięć czy tych sektorów, które w tym momencie się stają przestarzałe. I teraz, jak już wcześniej powiedziałem, ta teoria zakłada neutralność pieniądza i pewnym rozszerzeniem tej uwagi byłoby też stwierdzenie, że ona się opiera na założeniu o tak zwanych racjonalnych oczekiwaniach, czyli to jest założenie zakładające, że no ludzie na przykład stosunkowo szybko dostosowują się do zmian w podaży pieniądza, bo potrafią je przewidzieć, bo potrafią się do nich odpowiednio szybko odnieść, kiedy one się już dokonają i tak dalej. I to można rozszerzyć, tak, że generalnie przedsiębiorcy działający w obrębie dojrzałego rynku finansowego korzystają z sygnałów cenowych, potrafią te sygnały cenowe poprawnie interpretować, w związku z czym wszystko to, co da się po ludzku przewidzieć, oni potrafią przewidzieć. I stąd się bierze taka konkluzja, ktoś by powiedział taka nieco samosłużalcza,
którą artykułują teoretycy tego realnego cyklu koniunkturalnego, brzmiąca w ten sposób. Albo niektórzy z nich mówią, że nie istnieje de facto coś takiego jak cykle koniunkturalne, albo niektórzy mówią, owszem, istnieje coś takiego jak cykle koniunkturalne, ale w gruncie rzeczy nie należy ich traktować jako niczego negatywnego, tylko raczej należy w nich widzieć przejaw naturalnego dostrajania się gospodarki do zmieniających się okoliczności, czyli w ich ujęciu cykle koniunkturalne, zwłaszcza ta faza bustu, to byłyby te osławione czarne łabędzie, czyli wydarzenia absolutnie nie dające się przewidzieć, nawet przez osoby dysponujące racjonalnymi oczekiwaniami, a niemniej, pomimo tej swojej nieprzewidywalności, są to wydarzenia, które skutkują daleko idącymi reperkusjami. Czyli no, ta konkluzja by też brzmiała tutaj w ten sposób, że z istnieniem cykli koniunkturalnych należy się po prostu pogodzić, nie należy próbować ich w jakikolwiek sposób zwalczać, nie należy łudzić się tym, że kiedykolwiek one znikną i tak dalej. No to ewentualnie należy jedynie zadbać o to, żeby wszędzie zaistniały te dojrzałe rynki finansowe, gdzie ceny czy sygnały cenowe będą pełniły tą swoją kluczową rolę nośników informacyjnych i dzięki temu profesjonaliści działający w obrębie tych rynków będą mogli tych swoich racjonalnych oczekiwań dokonywać, czy korzystać z tych swoich racjonalnych oczekiwań. Teraz parę punktów krytycznych, które można wystosować pod adresem tej teorii. Po pierwsze, no na przykład gdybyśmy chcieli nawiązać do tej sugestii, że rewolucje technologiczne mogą to cykliczne następstwo boomu i bustu wywoływać, to moglibyśmy powiedzieć, że no, te korelacje, nawet jeśli historycznych korelacji jakichś takich możemy się doszukać, to one zdają się być zupełnie przygodne, że nie ma tutaj żadnego związku przyczynowego koniecznego, dlatego że łatwo możemy się doszukać rozmaitych kontrprzykładów wobec tych korelacji. No, nie wszystkie zaobserwowane cykle koniunkturalne wiążą się z rewolucjami technologicznymi i vice versa, nie wszystkie rewolucje technologiczne wiążą się z cyklami koniunkturalnymi. No, czy na przykład w przededniu wybuchu Wielkiej Depresji, w przededniu 29 roku dokonały się jakieś spektakularne rewolucje technologiczne, które byśmy od razu byli w stanie wymienić? No niekoniecznie. Tak samo przed tym krachem z 2007 roku też nie za bardzo. Tak? No, to już by było takie mocno naciągane stwierdzenie, że pojawienie się tych skomplikowanych instrumentów finansowych jak ABS, MBS i tak dalej, te collateralized debt obligations, to były jakieś wielkie rewolucyjne innowacje. No to one już istniały wcześniej, a poza tym spełniały dosyć wąską rolę na rynkach finansowych, więc nie wszystkie zaobserwowane cykle koniunkturalne wiążą się z rewolucjami technologicznymi i vice versa. No, czy dajmy na to pojawienie się maszyny parowej wywołało jakiś cykl koniunkturalny? Niekoniecznie, no, wywołało wraz z innymi innowacjami to ten wielki rozwój, który kojarzymy z rewolucją przemysłową, ale trudno by było twierdzić, że po tym wielkim wzroście nastąpił jakiś wielki bust przemysłowy czy coś podobnego. Albo czy internet, pojawienie się internetu związane było z jakimś cyklem koniunkturalnym? Też nie za bardzo. No, gdyby ktoś chciał znowu tak spekulatywnie podciągnąć pojawienie się bańki dotkomowej, a potem jej pęknięcie i powiązać to z internetem, no to by była znów konkluzja przesadzona, dlatego że nie chodziło przecież o samo zjawisko dotkomów, tylko o to, że niektóre z nich były przewartościowane, a gdybyśmy chcieli sięgnąć pod powierzchnię, to też pewnie byśmy się tam mogli czynników monetarnych doszukać, czyli ekspansji podaży pieniądza, która no, sprzyjała rozdęciu tej bańki dotkomowej. W każdym razie to jej zaistnienie nie miało de facto nic wspólnego z samym takim zjawiskiem, jakim był internet. Więc nie ma tutaj żadnego koniecznego związku przyczynowego. Poza tym można też zasugerować, że pewne rodzaje recesji opisywane przez teorię realnego cyklu koniunkturalnego, na przykład te wywoływane klęskami żywiołowymi, nie muszą być poprzedzane de facto fazą boomu. A to stawia pod znakiem zapytania zasadność mówienia w tym kontekście o cyklach koniunkturalnych w pełnym tego słowa znaczeniu, jeśli przez cykle koniunkturalne rozumiemy to sekwencyjne następowanie po sobie fazie wzmożonego rozwoju gospodarki, a potem równie wzmożonego jej kurczenia się. Tak? Jeśli na przykład pojawia się jakaś epidemia globalna, która oczywiście wprowadza gospodarkę w taką realną fazę bustu, bo na przykład niszczy globalne
łańcuchy logistyczne, czy sprawia, że liczne branże, takie jak dajmy na to branża hotelarska, czy restauracyjna, czy lotnicza, no nieraz znajdują się na granicy bankructwa, no to oczywiście mamy tutaj do czynienia z taką realną fazą bustu, ale niekoniecznie ona musi być poprzedzona fazą boomu, czyli nie mamy tutaj w sumie takiego pełnego cyklu koniunkturalnego. No i wreszcie przewlekłość niektórych recesji pozwala na zakwestionowanie zasadności tego silnego założenia o racjonalnych oczekiwaniach, no bo jeśli te oczekiwania rzeczywiście mają być racjonalne, no to można by uznać, że te wszystkie stosowne dostrojenia, dostosowania się odbędą i gospodarka wyjdzie na prostą, zawsze będzie wychodzić na prostą w przeciągu paru miesięcy, najwyżej paru lat, a przecież no, Wielka Depresja trwała lat no, 16 w zasadzie, tak, bo od 29 roku aż do końca II wojny światowej. Jeśli uznamy, że w sumie ta recesja, która taka długa recesja, która nam się rozpoczęła od tego krachu z 2007 roku, dalej trwa de facto, bo no, żadne te ten proces odchwaszczający, broń Boże, się nie przetoczył przez sektor finansowy, tylko mieliśmy do czynienia z coraz to kolejnym zamiataniem sprawy pod dywan, coraz to kolejnymi zastrzykami płynnościowymi od Fedu, czy od tam Europejskiego Banku Centralnego, czy z coraz większą zombifikacją gospodarki i tak dalej, czyli z nawarstwianiem się problemów, no to też tutaj trudno konsekwentnie stosować to silne założenie o racjonalności oczekiwań. Więc to jest taka krótka krytyka teorii realnego cyklu koniunkturalnego. I teraz przejdźmy do teorii austriackiej. I przypuszczam, że elementy tej teorii już się pewnie w innych wykładach pojawiały, więc mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże być może to nieco rozbudować czy usystematyzować. Więc jest to teoria sugerująca, że cykliczne wahania koniunktury są powodowane przede wszystkim ekspansją pustego kredytu, która fałszuje kluczowe sygnały cenowe i prowadzi do zniekształcenia kapitałowej struktury produkcji. Innymi słowy, o tyle szczególne jest podejście austriackie, o ile oczywiście lepiej by było, gdyby cykle koniunkturalne nie występowały i być może gdyby nie dokonywały się manipulacje stopami procentowymi, to by ich rzeczywiście nie było, ale Austriacy w zasadzie widzą pewne, opisując fazę bustu, oni niejako widzą pewne szczęście w nieszczęściu, bo uważają, że w gruncie rzeczy faza bustu to jest faza ta pozytywna, relatywnie rzecz ujmując, ozdrowieńcza. To jest ta faza, kiedy upłynniane są różne błędne inwestycje nagromadzone w poprzedzających je okresach iluzorycznego rozwoju. Czyli pewnie w ramach wykładu na temat teorii kapitału był opisywany ten klasyczny przykład Robinsona Crusoe na Bezludnej Wyspie i ten przykład, no de facto jego celem jest zilustrowanie tego, że nie może być rozwoju, zdrowy rozwój gospodarczy wymaga inwestycji. Inwestycje wymagają wcześniejszego zgromadzenia oszczędności, a gromadzenie oszczędności wymaga wcześniejszego obniżenia swojej, tej tak zwanej preferencji czasowej, czyli musimy odstąpić od natychmiastowej gratyfikacji, musimy odroczyć bieżącą konsumpcję po to, żeby zdobyć właśnie pewien kapitał, dzięki któremu, czy pewne oszczędności, dzięki którym będziemy mogli budować bardziej zaawansowaną strukturę produkcji. Ten Robinson Crusoe, jeśli chce sieć rybacką skonstruować, to nie może wszystkich ryb wyłowionych gołymi rękoma natychmiast zjeść, tylko musi część tych ryb odłożyć, no i potem jak będzie tą sieć rybacką konstruował, no to właśnie wtedy się tymi rybami pożywia. Potem znowu, jeśli we współpracy z jakimiś innymi Robinsonami chce kuter rybacki skonstruować, to znowu musi jeszcze większą pulę ryb zaoszczędzić, które to ryby będą konsumowane wtedy, kiedy oni będą ten kuter rybacki budować i tak dalej, i tak dalej. No a w gospodarce monetarnej, czyli już nie robinsonowskiej, tylko tej, gdzie mamy uniwersalny środek wymiany, no to musi dojść do, znaczy naturalną konsekwencją obniżenia się tej tak zwanej społecznej preferencji czasowej,
jest zwiększenie oszczędności. Zwiększenie oszczędności skutkuje tym, że zwiększa się ilość pieniądza, czy właśnie zwiększa się pula pieniądza na rynku pożyczkowym, no a wtedy zgodnie z prawem malejącej użyteczności krańcowej dochodzi do obniżenia się stopy procentowej, którą możemy przecież zdefiniować jako międzyczasową cenę pieniądza. Czyli wtedy biznesmeni mogą podjąć bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne, ale co jest kluczowe, oni z jednej strony mają ten kapitał, te oszczędności, które mogą zainwestować, te cudze skumulowane właśnie oszczędności pochodzące od osób prywatnych na przykład, ale z drugiej strony oni mają też do dyspozycji dobra kapitałowe, które mogą wykorzystać, czy na bazie których mogą zbudować jakieś bardziej okrężne procesy produkcyjne, tak? Bo jako się rzekło, żeby się zwiększyła pula oszczędności, no to musi zmaleć konsumpcja, czyli na przykład ludzie muszą zrezygnować w ramach obniżania się tej ich preferencji czasowej z konsumowania, dajmy na to, no muszą rzadziej chodzić do restauracji, czy rzadziej chodzić do kina, czy rzadziej jeździć na wycieczki zagraniczne, czyli muszą zrezygnować z pewnych nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, w zamian uzyskując możliwość no, nabycia pewnych trwałych dóbr konsumpcyjnych, takich jak dajmy na to jakieś ekskluzywne apartamenty, porządne samochody i tak dalej, których produkcja właśnie wymaga zainicjowania tych bardziej złożonych, bardziej wieloetapowych procesów produkcyjnych, tak? A żeby one mogły się dokonać, no to z jednej strony te oszczędności monetarne są potrzebne, z drugiej strony te zasoby, które do tej pory służyły produkcji dóbr nietrwałych, zostają uwolnione i przesunięte w kierunku tych bardziej rozbudowanych struktur kapitałowych. Więc widzimy, że to obniżenie się preferencji czasowej jest tutaj kluczowe i tym samym spadek konsumpcji, tymczasowy przynajmniej. A tymczasem w momencie, gdy istnieje taka instytucja jak bank centralny, czyli instytucja, która w sposób arbitralny jest w stanie de facto sterować podażą pieniądza, no to ona może tym samym też sztucznie stopę procentową zaniżyć, czyli może sprawić, że ta cena kredytu, czy ta międzyczasowa cena pieniądza spadnie nawet wtedy, kiedy preferencja czasowa w społeczeństwie nie spadła. Czyli ludzie cały czas konsumują to samo, co konsumowali, nie stali się wcale bardziej zapobiegliwi, cały czas powiedzmy chodzą do tych restauracji, czy jeżdżą na te wycieczki zagraniczne. Więc pula dostępnych zasobów na te bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne się nie zwiększyła, a mimo to bank centralny, manipulując stopą procentową, wytworzył takie wrażenie, że jak najbardziej tych więcej zasobów kapitałowych zostało uwolnionych. I wtedy ci przedsiębiorcy konkurują o te zasoby, choć od samego początku wiemy, że z logicznego punktu widzenia oni tych wszystkich bardziej zaawansowanych, bardziej złożonych procesów produkcyjnych nie mogą domknąć. I Mises używał takich dwóch przykładów, żeby to zilustrować. On używał na przykład w ludzkim działaniu przykładu majstra. No powiedzmy, że ten majster nadzoruje budowę jakiegoś wieżowca, który składa się, dajmy na to, początkowo ma się składać z 50 pięter, ale nagle właśnie wskutek obniżenia się ceny kredytu, spadku stopy procentowej, ten majster doszedł do wniosku, że on może sobie pozwolić na budowę wieżowca liczącego sobie 100 pięter, bo otrzymał fałszywy sygnał cenowy i doszedł do wniosku, że tych materiałów budowlanych jest na przykład dostępnych więcej niż ich w rzeczywistości jest dostępnych. I powiedzmy, on rozpoczyna tą bardziej ambitną, bardziej czasochłonną, bardziej kapitałochłonną budowę wieżowca, który ma 100 pięter. No powiedzmy, pierwsze 50 pięter powstaje, tam wieżowiec jest ukończony do połowy i nagle się okazuje, że cegły mu się, czy jakieś inne materiały budowlane mu się skończyły i w tym momencie cała ta inwestycja jest spisana na straty, tak? On mógłby ukończyć inwestycję mniej ambitną, natomiast w momencie, gdy wyszedł z błędnych założeń, że tych realnych czynników produkcji jest dostępnych więcej, no to dokonał błędu inwestycyjnego, tego co Mises nazywa malinvestment. I drugi też przykład, ilustrujący w zasadzie to samo zjawisko,
Znowu wróćmy do przykładu z Robinsonem Crusoe i wyobraźmy sobie, że teraz na wyspie Robinsona Crusoe pojawia się piętaszek. No i możemy sobie wyobrazić, że piętaszek jest kapitalistą, który użycza Robinsonowi ryb na przykład, czyli Robinson wtedy nie musi czekać, nie musi sam tych ryb gromadzić, nie musi tego funduszu budować, który mu pozwoli przetrwać w momencie, gdy on konstruuje sieć rybacką, tylko te ryby, pojawia się właśnie zewnętrzny dostarczyciel kapitału, piętaszek, on mu te ryby daje i wtedy wszystko jest w porządku, tak? Robinson tą sieć konstruuje, zwiększa się jego produkcja ryb i potem on no, może nawet jakiś tam drobny naddatek właśnie w postaci procentu temu piętaszkowi jako kapitaliście przekazać. Ale teraz wyobraźmy sobie, że piętaszek, tak, żyjemy w taki, przenosimy się w system taki pieniądza quasi-fiducjarnego i piętaszek daje Robinsonowi Crusoe nie ryby, tylko jakiś świstek papieru, który rzekomo umożliwia Robinsonowi, daje mu dostęp do ryb i piętaszek mówi, zgłoś się do magazynu rybnego, który gdzieś tam się znajduje, to te ryby otrzymasz. No i Robinson Crusoe rozpoczyna konstruowanie tej sieci, w pewnym momencie głodnieje, idzie do tego magazynu rybnego, mówi proszę o ryby, a tu się okazuje, ryb nie ma. Wcześniej jakiś inny Robinson Crusoe przyszedł, już je zabrał, tak? Czyli znowu przedsiębiorcy, tak? Ci Robinsonowie konstruujący te sieci rybackie znowu konkurowali o zbyt mały zasób dóbr kapitałowych, żeby móc te wszystkie swoje inwestycje ukończyć, choć no, wszyscy posiadali te kwity, no bo powiedzmy, że ten piętaszek tutaj pełni rolę tego banku centralnego, który te kwity emituje i tym samym stwarza fałszywe wrażenie, że tych ryb, które tutaj traktujemy jako dobro kapitałowe, pozwalające Robinsonom się pożywiać w czasie konstruowania sieci rybackiej, że to istnieje, podczas gdy w rzeczywistości nie istnieje. No i wtedy, no, kiedy tak naprawdę zgodnie z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego następuje przejście od fazy boomu do fazy bustu, no kilka takich może być czynników, no na przykład wtedy, kiedy na przykład okaże się, że duża część tych inwestycji to są inwestycje nietrafione, niemożliwe do ukończenia i trzeba je na gwałt upłynniać. Poza tym wtedy, kiedy bank centralny dojdzie do wniosku, że nie chce doprowadzić do pojawienia się inflacji i podnosi stopy procentowe, to też wtedy to jest taki dodatkowy jeszcze czynnik, który sprzyja szybszemu upłynnianiu tych błędnych inwestycji. No i wreszcie tak naturalnie może też dojść do tego, że ta inflacja zacznie się przesączać z rynku dóbr kapitałowych do rynku dóbr konsumpcyjnych, no i wtedy ludzie jak gdyby odnowią te swoje stare struktury preferencji, zobaczą, że aha, te nietrwałe dobra konsumpcyjne, które żeśmy konsumowali, teraz są droższe, no to teraz musimy znowu więcej na nie wydawać, natomiast absolutnie nie możemy się interesować tymi jakimiś trwałymi dobrami konsumpcyjnymi. Nie kupimy żadnych apartamentów, nie kupimy żadnych samochodów, bo nam zdrożał tam chleb, masło, mięso i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to też no, wchodzimy w tą fazę bustu, te wszystkie błędne inwestycje, znaczy one się wtedy okazują błędne i muszą być na gwałt upłynniane. No i faza bustu może być przewlekła w tym sensie, że wtedy musi dochodzić do restrukturyzacji własnościowych, czyli na przykład te do połowy wykończone wieżowce muszą być rozebrane i te materiały budowlane muszą być przeznaczone na coś zupełnie innego. Te powiedzmy do połowy porzucone sieci rybackie konstruowane przez Robinsonów też trochę czasu może minąć, zanim ktoś inny postanowi jakoś je dalej wykorzystać. Jedne firmy bankrutują, ich aktywa są przejmowane przez inne firmy, które powiedzmy nie dały się złapać w tą pułapkę kredytową. No oczywiście upłynnianie takich błędnych inwestycji to też są często masowe zwolnienia i trochę czasu zajmuje, zanim ludzie się przekwalifikują, przebranżowią. Im bardziej wyspecjalizowaną pracę ktoś wykonywał, tym to przebranżowienie może być boleśniejsze i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest austriacka teoria cyklu koniunkturalnego w dużym skrócie. Skoro wcześniej mówiłem o pewnych
argumentach krytycznych, które można wysunąć wobec teorii realnego cyklu koniunkturalnego, no to teraz powiedzmy też na temat krytyki, którą czasem się wysuwa pod adresem teorii austriackiej. W zasadzie najczęstsza krytyka, na przykład takiego no, osoby, która skądinąd kiedyś sympatyzowała, chyba w większym stopniu ze szkołą austriacką, czyli u Taylora Cowena się pojawiała taka krytyka, u Gordona Taloka, czyli jednego z sztandarowych przedstawicieli szkoły wyboru publicznego, też postrzegany jako taka prorynkowa, też się taka krytyka pojawiała, że austriacka teoria cyklu koniunkturalnego zdaje się zakładać zbiorową niekompetencję przedsiębiorców, sugerując, że wszyscy oni dają się złapać w pułapkę pustego kredytu, czyli niby tak mamy tutaj rzekomo do czynienia z lustrzanym odbiciem tego, co zakładają teoretycy realnego cyklu koniunkturalnego, bo tamci zakładają, że mamy do czynienia z racjonalnymi oczekiwaniami po stronie przedsiębiorców, a zwolennicy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego rzekomo zakładają, że wszyscy przedsiębiorcy okazują się w tej fazie boomu niekompetentni, nieprzezorni, nieprzewidujący, nie wiedzą, co się dzieje, nie potrafią tych sygnałów cenowych odpowiednio odczytywać, nie wiedzą, że za obniżką stopy procentowej się nie równa obniżka preferencji czasowej w społeczeństwie, tylko właśnie ekspansja pustego kredytu itd., itd. Więc czy jest to krytyka zasadna? No, należałoby powiedzieć, że nie jest to krytyka zasadna z wielu różnych względów. Tutaj kilka takich kontrargumentów chciałbym wymienić. Po pierwsze, warto tutaj wziąć pod uwagę różnorodność kompetencji. Tak, zoolog to nie dżokej, zoolog zna anatomię konia, wie jak koń funkcjonuje, ale niekoniecznie potrafi konia ujeździć, a dżokej odwrotnie, potrafi konia ujeździć, ale niekoniecznie wie, jak on funkcjonuje i analogicznie można powiedzieć, że ekonomista to jest taki zoolog, wie, jak gospodarka funkcjonuje na tym poziomie ogólnym, synoptycznym, wie, zna te logicznie konieczne zależności przyczynowe pomiędzy różnymi zjawiskami gospodarczymi, wie, co wywołuje cykl koniunkturalny, umie czynić te tak zwane prognozy wzorów oparte właśnie na jakościowych przewidywaniach i tak dalej. Natomiast niekoniecznie zna się na prowadzeniu firmy, no a przedsiębiorca odwrotnie, przedsiębiorca posiada na ogół tą bardzo ściśle kontekstową wiedzę, taką hajekowską, związaną z poruszaniem się w tym czy innym sektorze, tak, jak się zajmuje produkcją telewizorów, to się zna na produkcji telewizorów, jak się zajmuje organizowaniem wycieczek zagranicznych, to się zna na folgowaniu gustom turystów i tak dalej. Oczywiście jakąś wiedzę ekonomiczną musi mieć każdy przedsiębiorca musi wiedzieć, co to jest, jak działa system wolnej konkurencji, musi wiedzieć, jak działa prawo podaży i popytu, musi wiedzieć, co to jest rachunek ekonomiczny i tak dalej, ale no, taką austriacką teorię cyklu koniunkturalnego to już pewnie bardzo nieliczni przedsiębiorcy znają. No, gdybyśmy wzięli 100 losowych przedsiębiorców, czyli właścicieli firm i byśmy zapytali, a cóż to jest ta austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, to nie wiem, czy 5 by się znalazło, którzy by to potrafili na to pytanie odpowiedzieć, więc sugestia byłaby tutaj taka, że no, owszem, no, wielu przedsiębiorców się daje łapać w tą pułapkę pustego kredytu, po prostu, bo umiejętność dokonywania stosunkowo złożonych analiz makroekonomicznych, to niekoniecznie jest część ich zwyczajowego zestawu kompetencyjnego. I to nawet nie chodzi o to, żeby im imputować jakąś nieroztropność w tym zakresie, czy jakąś taką powolność umysłową, tylko oni mogą nie mieć na to po prostu czasu, no bo są zajęci tymi codziennymi, doraźnymi operacjami związanymi z prowadzeniem swojej firmy, więc ta kwestia różnorodności kompetencji może być tutaj wspomniana. Druga rzecz to jest chaos kalkulacyjny, no po prostu też przedsiębiorca może nie być w stanie tych wszystkich czynników wpływających na pewne procesy oddzielić od siebie. Może nawet jeśli zna, dajmy na to austriacką teorię cyklu koniunkturalnego, to może nie być w stanie powiedzieć, w jakim stopniu w danych okolicznościach miejsca i czasu obniżka stopy procentowej wynika z obniżki społecznej preferencji czasowej, a w jakim stopniu z ekspansji pustego kredytu. Tak byśmy się mogli tutaj powołać na ten kanoniczny przykład
okresu lat 20., gdzie z jednej strony była taka presja deflacyjna wynikająca z realnego wzrostu produktywności, ale na tą realną presję deflacyjną się nakładała ekspansja kredytowa i w związku z tym ceny były stabilne, ten tak zwany ogólny poziom cen był stabilny i wielu zdołało to wprowadzić w błąd, no bo skoro uznawali, że skoro ceny są stabilne, no to żaden kryzys na horyzoncie, czy żaden bust na horyzoncie się nie czai, a ten rozwój gospodarczy, którego doświadczamy, jest jak najbardziej stabilny, zrównoważony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no mówię, tutaj już trzeba mieć świadomość tego, że stabilność ogólnego poziomu cen może nie tyle zafałszowywać, co zakrywać te rozmaite wykoślawienia w kapitałowej strukturze produkcji, które się pod powierzchnią dokonują, a nie widzimy ich dlatego, że różne procesy o różnym charakterze się nakładają na siebie, na przykład właśnie procesy realne i monetarne. Proces realny ciągnie w jedną stronę, wywołuje presję deflacyjną, a operacje monetarne banku centralnego wywołują presję inflacyjną, one się równoważą. Przedsiębiorcom się wydaje, że w gruncie rzeczy jesteśmy w stanie jakiejś równowagi, czy na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Więc chaos kalkulacyjny to jest kolejna rzecz, która może utrudniać przedsiębiorcom przewidywanie, czy rozumienie tego, czy wchodzą na tą minę pustego kredytu, czy nie. No kolejna rzecz to jest coś, co można określić mianem inwestycyjnego dylematu więźnia albo chęcią znalezienia się po właściwej stronie efektów Cantillona. Tak? Efekty Cantillona też już były omawiane, wydaje mi się, w kilku wykładach. Więc może być tak, teraz przyjmijmy taką sytuację, że ani ta różnorodność kompetencji, ani ten chaos kalkulacyjny to nie są wystarczające wyjaśnienia. Powiedzmy, że mamy do czynienia z przedsiębiorcami bardzo kompetentnymi również pod względem umiejętności dokonywania analiz makroekonomicznych i umiejących jeszcze tej jakościowych rozróżnień dokonać, jeśli chodzi o różne czynniki wpływające na te procesy, których zwieńczeniem jest taki, a nie inny poziom stopy procentowej. Więc oni wiedzą, że ta bania kredytowa rośnie, ona w pewnym momencie pęknie, że mamy do czynienia z kumulacją błędów inwestycyjnych, które w pewnym momencie będą musiały być w większości upłynnione, ale wychodzą z takiego założenia. Jeśli my będziemy bierni, jeśli my tego kredytu sztucznie taniego nie weźmiemy, to tak czy inaczej nas ten bust dopadnie. Natomiast jeśli my ten kredyt weźmiemy, rozpoczniemy tą bardziej jakąś okrężną, bardziej kapitałochłonną inwestycję, ale jeszcze będziemy tacy sprytni, że nam się ją uda wystarczająco szybko domknąć, to my nawet jakiś zysk zrealizujemy, prawda? My będziemy wśród tych 10%, którym się uda nasze inwestycje zamknąć, więc my oczywiście mamy świadomość, że my konkurujemy z innymi o zbyt niewielką pulę zasobów inwestycyjnych, o zbyt niewielką pulę realnych dóbr kapitałowych. Wiemy, że 90% na tym straci, bo nie zdąży tych swoich, powiedzmy, wieżowców czy fabryk pobudować i jeszcze powiedzmy jakoś wykorzystać z zyskiem. Ale mamy nadzieję, że jednak się wśród tych 10% znajdziemy, bo alternatywą jest to, że na pewno się znajdziemy wśród tych 90%, czyli no pewnie Państwo znają różne takie analogiczne sytuacje, tak, no właśnie ten klasyczny dylemat więźnia, gdzie więźniowie donoszą na siebie nawzajem, chociaż niby to jest suboptymalny rezultat, bo lepiej by im się było dogadać i milczeć, nie donosić na partnera, tylko nie przyznawać się do jakiejkolwiek zbrodni. Pewnie części z Państwa jest znana tak zwana tragedia wspólnego pastwiska, gdzie pasterze się nie mogą dogadać, jak użytkować tą wspólną łąkę i dlatego tam cały czas wszyscy wypasają swoje bydło zbyt w nadmiernym stopniu, zbyt jest eksploatowana ta łąka i w końcu jest zniszczona. No i to jest taki właśnie taka inwestycyjny dylemat więźnia, inwestycyjna czy monetarna tragedia wspólnego pastwiska i znowu możemy założyć, że tutaj nie chodzi o żadną ignorancję, wszyscy ci przedsiębiorcy wiedzą wszystko, co trzeba wiedzieć, ale problem się pojawia raczej po stronie struktury motywacji, tak? To są złapani w taką pułapkę motywacyjną, czy w pułapkę racjonalności, czy suboptymalnej racjonalności, to różnie można nazywać. I wreszcie na koniec pojawienie się na rynku, może być też tak, że na rynku pojawiają się tak zwani przedsiębiorcy submarginalni, tak, submarginalni, czyli ci, no właśnie jakościowo gorsi, tacy nie, nie, nie,
tacy, którzy, dla których by na rynku miejsca nie było i nie byłoby dla nich miejsca w ramach profesji przedsiębiorczej, gdyby stopa procentowa odpowiadała preferencji czasowej, czyli byłaby odpowiednio wyższa. No to wtedy tam bank jakieś by oceny ryzyka dokonywał, patrzyłby na te oferty, które ci przedsiębiorcy składają, patrzyłby na ich doświadczenie i by ich odrzucał, by uznawał, nie, to są zbyt duże żółte dzioby, im żadnego kredytu nie udzielimy. Natomiast w momencie, gdy ten kredyt staje się sztucznie obfity, bo jest wygenerowany przez ten bank centralny, a potem rozprowadzany po gospodarce przez banki komercyjne, no to wtedy więcej przedsiębiorców dostaje. To znowu to jest taka ciekawa aplikacja też prawa malejącej użyteczności krańcowej. No ten krańcowy, czy wcześniej podkrańcowy przedsiębiorca, no to będzie z definicji ten przedsiębiorca stosunkowo mniej kompetentny niż ci wszyscy, którzy już na rynku są. I w związku z tym im kredyt jest sztucznie tańszy, tym więcej tych podkrańcowych przedsiębiorców, tych niekompetentnych przedsiębiorców się będzie pojawiać. Czyli to jest też taka dodatkowa kwestia, którą tutaj warto wziąć pod uwagę, bo z kolei tutaj po części się godzimy z tym pierwotnym zarzutem, że część przedsiębiorców jest rzeczywiście niekompetentna, nieprzezorna, nieumiejąca odpowiednio odczytywać sygnałów cenowych, nieumiejąca planować swoich inwestycji w czasie, nieumiejących odróżniać inwestycji rzetelnych, możliwych do zakończenia od tych malinwestmentów. Ale widzimy, że to istnienie takiej grupy przedsiębiorców to nie jest immanentna cecha tej całej profesji czy tej braci przedsiębiorczej, powiedzmy w ten sposób, tylko to jest znowu pochodna sztucznie taniego kredytu. Tak? Zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, tutaj powiedzmy zły kredyt wypiera dobry kredyt i konsekwencją jest też to, że źli przedsiębiorcy przynajmniej nie tyle wypierają dobrych przedsiębiorców, ale źli albo względnie źli czy względnie niekompetentni przedsiębiorcy dołączają do grupy przedsiębiorców względnie bardziej kompetentnych. Więc tyle można powiedzieć na temat, tak można odpowiedzieć na tą krytykę austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, skupiającą się na tej kwestii rzekomej, zbiorowej niekompetencji przedsiębiorców. Wydaje mi się, że niestety mój czas się już kończy, więc nie chciałbym niestety otwierać kolejnego wątku, czyli monetarystycznej teorii cyklu koniunkturalnego. No niestety okazało się, że czasu mi na nią brakuje, ewentualnie być może w sesji pytań i odpowiedzi sobie o niej porozmawiamy, albo w części kuluarowej. Także tutaj bym się już jednak zatrzymał. Dziękuję Państwu za uwagę.